Witajcie agenci, z tej strony Spichlis. W tym odcinku nieco o buildzie pod snajperki. Buildzie, który sprawdza się zarówno w grze solo na heroikach, jak i w grze zespołowej. Bardzo duże obrażenia, bardzo duży DPS. Naprawdę nieźle się to sprawdza i naprawdę nadaje się do grania. Ja tutaj swój build oparłem przede wszystkim na zestawie wyposażenia markowego Erlandii Holdings. Daje mi to 10% do obrażeń od karabinów snajperskich, 10% do obrażeń przy trafieniu w głowę i 5% uszkodzenia pancerza. Do tego dorzuciłem maskę Kojota, która jest oczywiście dostępna za postępy sezonowe. Rękawiczki to rękawice wykonawcy nazwane, dodają tutaj dodatkowe uszkodzenia od pancerza. Co prawda dają tutaj obrażenia od karabinów maszynowych, z których nie skorzystamy, ale tutaj te dodatkowe uszkodzenia pancerza jak najbardziej nam się przydadzą. Są to dodatkowe obrażenia, które po prostu o 11% tutaj na celach nam te obrażenia od razu podnoszą. Gdyby tutaj wrzucić, nie wiem, szansę na krytyka, powiedzmy mieć, czy obrażenia od trafienia krytycznego, one mogą występować, ale nie zawsze. Można ewentualnie dorzucić tutaj jakieś obrażenia teoretycznie od trafienia, powiedzmy, gdzieś w głowę, ale wydaje mi się, że ten bonus przebija te wszystkie pozostałe. Co do nakolenników, to już chyba wszystkim bardzo dobrze znane jak Trwoga do Boga, czyli nazwane tutaj Overlorda, nazwane nakolenniki Overlorda, plus 15% obrażeń zadawane po celowi poza osłoną. I to również ten bonus jest naliczany dodatkowo i przebija po prostu wszystko inne, co byśmy używali. Oczywiście, jeżeli strzelamy do celu poza osłoną, a takich celów jest bardzo dużo. Przede wszystkim chodzi o cele ciężkie, jak na przykład grubasów, tak? Nazwane elity i tak dalej, często na nas szarżują, nie chowają się i tak dalej. Tutaj te obrażenia bardzo się przydają, no bo nie oszukujmy się, jeżeli za przeszkodą schowa nam się mobek czerwony, czy fioletowy, czy nawet złoty, to no i tak go ściągniemy, tak? Tutaj przede wszystkim liczy się bardzo duży DPS na tych najcięższych celach, gdzie po prostu trzeba je bardzo szybko eliminować i tutaj tego bonusu po prostu nic raczej nam nie przebije. Oczywiście ja zawsze to powtarzam, że te wszystkie buildy, które ja tu pokazuję, są jako przykład. Można, a nawet trzeba je sobie modyfikować, sprawdzać, kombinować, przeliczać. Można sprawdzać rzeczywiście w boju, można sprawdzać sobie na strzelnicy, ile na pocisk, ile na serię i tak dalej. Zadajemy tych obrażeń i do tego oczywiście jak najbardziej zachęcam. Jeżeli chodzi o bronię, to tutaj wybrałem sobie SVDK i mam Nemezisa. SVDK do celów na bliskim i takim średnim zasięgu bardzo fajnie się sprawdza, bardzo duża szybkostrzelność, tutaj dodatkowo z talentem wartowny strzał, pojemność magazynka zwiększona oraz jeżeli nie trafi, to pocisk wraca do magazynka. Taki cudowny talent, dzięki czemu możemy pruć i tak naprawdę amunicja znika tylko wtedy, gdy faktycznie trafiamy. Nemezis do celów na dużym zasięgu, dużych celów, powolnych, chowających się bardzo gdzieś daleko, ale niebezpiecznych, do których lepiej nie podchodzić. Jeżeli nie macie Nemezisa jeszcze, nie udało wam go się wyfarmić, zdobyć na 40 poziomie, można użyć na przykład karabinu M44. Jest to też karabin snajperski, też całkiem niezłe tutaj obrażenia na strzał. Tutaj jeszcze nie podciągnięte, oczywiście, jak widzicie, do końca. Jeszcze sporo da się wyciągnąć, ale tak jak mówię, no ja używam akurat Nemezisa. Tutaj tylko jako przykład chciałem wam pokazać. Akurat z talentem tutaj wrzuconym Commandos. Bardzo fajny talent. Zwiększa obrażenia od broni o 2% na każdy 5 metrów odległości do celu. I tutaj z takich wyliczeń, przeliczeń, obserwacji wychodzi na to, że te 2% jest doliczane po prostu do obrażeń w ogóle, a nie, że od broni nam się tylko 2% te obrażenia podnoszą. Czyli na przykład na 30 metrach będziemy mieli 12% do ogólnych prawdopodobnie obrażeń. Nawet jeżeli te gdzieś wyliczenia są błędne, to i tak nam tutaj te obrażenia bardzo ładnie, elegancko za odległość rosną, a tej broni po prostu używa się jako dodatkowej do wyciągania takich celów właśnie na duże odległości. Jeżeli chodzi o talenty,
na tutaj na wyposażeniu. Na klacie wrzuciłem ogniskową. Zwiększa ogólne obrażenia od broni o 5% aż do maksymalnej wartości 50% na każdą sekundę korzystania z celownika o 8-krotnym wyższym przybliżeniu. I tutaj właśnie na SVDK takowy wrzuciłem. Celownik CQBSS 8-krotny plus 30% obrażeń trafienia w głowę. Dlaczego ten? Dlaczego nie inny? Dlatego, że to jest minimalny, jaki zapewnia mi premium, a jednocześnie przybliżenie 8 razy nie powoduje tego, że ciężko jest trafić przeciwników, którzy są bardzo blisko. Jeżeli oczywiście radzicie sobie z tym bez problemu, jeśli potraficie przeciwnika trafiać biegającego od was o 1-2 metry, to oczywiście można tutaj wrzucić ten celownik ze specjalizacji snajpera, czyli celownik cyfrowy. On zapewnia obrażenia od trafienia w głowę na poziomie 45%. Tutaj akurat powiększony magazynek bardzo się przydaje, szansa na trafienie krytyczne i stabilność. Stabilność przydaje się do tego, żeby ten karabin snajperski był powtarzalny. Nim troszeczkę miota, niestety, więc tutaj ta stabilność się przydaje. Jeżeli chodzi o Nemezisa, to wiadomo, tutaj nic nie zmienimy. Jeszcze ewentualnie o M44, to tutaj już możemy się pokusić właśnie o założenie celownika tego cyfrowego. Tutaj nie powiększymy sobie magazynka, więc przyda się 5% obrażeń od broni. I jeżeli chodzi o wskaźnik, to tutaj też szansa na trafienie krytyczną. Nie wiem, czy z innym. Znaczy on i tak jest powtarzalny w ten sposób, że i tak musimy przycelować, że się tak wyrażę, na nowo, więc tutaj czy stabilność, czy ta celność nie jest aż takim priorytetem. Szansa na trafienie krytyczne zawsze mile widziana. Jeśli chodzi o umiejętności, to można powiedzieć, że tak bardziej standardowo, czyli ożywiacz w razie kłopotów i leczenie. Ja akurat używam wyrzutni chemikaliów, można to zastąpić dronem leczącym. Kwestia, nie wiem, wygody, czy jak tam wam pasuje. No ja się przyzwyczaiłem do tej jakoś tak wyrzutni, bardzo szybko się tego używa. Dwa razy N wciśnięcie szybciutko, jeżeli tutaj jest pod E przypisane, powoduje wyrzucenie pod nogi i się leczymy. No, ożywiacz wiadomo, w krytycznych sytuacjach bardzo, bardzo się przyda. Co do talentu na plecaku, to tutaj akurat zimna krew, gdy jesteś za osłoną, ogólne obrażenia od broni wzrastają o 15%, ponieważ praktycznie cały czas jesteśmy schowani, to te obrażenia praktycznie cały czas mamy 15%. Można też tutaj kombinować, można szukać jakichś innych talentów, bardziej wam leżących, bardziej pasujących. Można oczywiście szklaną armatę. Szklana armata też dodaje troszeczkę tego, tych obrażeń, tak? Zwłaszcza tutaj ta perfekcyjna. Ale oczywiście kosztem otrzymywanych obrażeń to po pierwsze, a po drugie nie dojdzie nigdy do tylu procent, ile mamy przy tym talencie, jeżeli celujemy. A że celować możemy praktycznie cały czas podczas przeładowania, nawet to działa, więc no, bardzo nam się to przydaje. Jest tylko jeden mankament tego talentu, nie działa z Nemezis. Ten talent z jakiegoś powodu nie działa na Nemezis. Mam nadzieję, że to naprawią, że to jest tylko i wyłącznie po prostu przeoczenie, a nie celowe działanie, że tutaj z tym Nemezisem nie będzie nam to działało. Nemezis posiada przecież celownik, więc 8 lub więcej razy wymagane do talentu, więc powinno nam to działać, z jakiegoś tam powodu nie działa, no ale jak sami widzicie, dobrze, jeszcze troszeczkę tych błędów tutaj w tej grze się pojawia. Same statystyki to, jeżeli chodzi o szansę na trafienie krytyczne, obrażenia na trafienie krytyczne, nie ma tutaj tego może za wiele, ale też nie chciałem specjalnie tutaj w to iść. Dlaczego? Dlatego, że obrażenia od trafienia krytycznego i obrażenia od trafienia w głowę się sumują się, tak? A na obrażenia trafienia krytycznego jest tylko jakaś tam szansa. Więc tam, gdzie miałem możliwość, to zamieniałem sobie obrażenia trafienia krytycznego na obrażenia trafienia w głowę. Bo staramy się zawsze trafić w głowę, tak naprawdę. A szansę na trafienie krytyczne oczywiście tylko mamy, a nie, że zawsze występuje. O ile macie taką możliwość, macie jakieś tam lepiej polosowane sprzęty, na pewno uda wam się tutaj do więcej tego wyciągnąć. Dodatkowo tutaj z maski kojota, jeżeli strzelamy na dużą odległość, to dodaje nam 25% do szansy na trafienie krytyczne.
więc nie jest aż tak dużo tego, tej szansy tak wymagane, żeby co jakiś czas jednak nam to siadało. Jak mówię, jeżeli wylosujecie jakieś lepsze przedmioty, oczywiście można zainwestować tutaj w tą szansę, można sobie to podnieść. No, wydaje mi się, że zarówno jedno, jak i drugie jest naprawdę niezłe. Obrażenia i szansa na trafienie krytyczne, żeby w ogóle było obrażenia w głowę tam, gdzie możemy. Mody, obrażenia od trafienia w głowę, obrażenia od trafienia w głowę i ewentualnie właśnie, jeżeli uważacie, że no, gdzieś tam macie jeszcze troszeczkę możliwości przypisania sobie szansy na trafienia krytycznego, proszę bardzo, ja akurat tutaj nie miałem obrażeń jeszcze dodatkowo od trafienia w głowę, więc tak to tutaj wygląda. Dodatkowo część sprzętu, jak tutaj macie na szansę na przykład na trafienia krytyczne, to jest ze sprzętu, który mam jeszcze pod LKM-y i tak tutaj to zmieniałem. Oczywiście, jeżeli wam chcecie, można to rekalibrować, tak? Ja tylko pokazuję, że tak się wyrażę, drogę do tego, jak to można zrobić, a nie jak to być musi. Więc jeżeli już koniecznie chcecie sobie zrobić typowego snajpera i tylko z niego będziecie korzystać, ewentualnie wylosujecie dwa takie fajne przedmioty, no ja niestety nie posiadam, to oczywiście tutaj możemy sobie to zmienić i wrzucić sobie obrażenia od trafienia w głowę zamiast na szansę krytyczną, tak jak ja mam tu w tym przypadku. Jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o strzelanie? Tak jak mówiłem, SVD używam na krótki lub maksymalnie jakiś tam średni zasięg. Włączymy sobie elitę, czyli coś, co najczęściej spotykamy na wyższych jakichś tam poziomach, zwłaszcza grając w grupie. Zauważcie, że cały czas mam ten bonus, tą lornetkę na dole pokazaną, mimo tego, że przeładowywałem. Nie puszczam w tym momencie w ogóle przycisku odcelowania. Dopiero jeżeli go puszczę, to mi ten bonus zniknie. I to też nie jest tak, że on znika, widzicie, od razu. Dlaczego? Dlatego, że on jest nabijany. Zwiększa ogólne obrażenia od broni o 5% aż do maksymalnej prędkości na każde sekundy korzystania z celownika o 8-krotnym lub wyższym przybliżeniu. I żeby to teraz nam znikło, to chwilę musi zająć. Zobaczcie, nabija mi w tej chwili na dole, tak? Leci sobie, leci. Jeżeli teraz puszczę, to przez chwilę jeszcze sobie wisi. Dopiero jeżeli ponad sekundę tutaj to zostawię, to dopiero mi wtedy ucieka. Więc możemy się szybko przemieścić, przycelować, a tylko akurat nie zdążyłem. Przy umiejętnym wykorzystaniu tego talentu to praktycznie możemy go mieć cały czas, te 50% do obrażeń. To naprawdę sporo. Teraz pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli strzelamy. Teraz jest bez, a całkowicie 606. Przeładuję, przyceluję, poczekam, aż mi się nabije. Zobaczcie, jaka jest różnica. 606, a 870 tysięcy za trafienie. Przy trafieniu w głowę będzie to oczywiście jeszcze więcej. Ja tutaj zacznę może w drugą stronę. 2 miliony 685. Poczekam, aż zejdzie. To wezmę bliżej, żeby na pewno trafić w głowę. Jak widać, różnica naprawdę spora, ale też czasami z tego korzystamy, zwłaszcza jeżeli jakiś przeciwnik do nas biegnie, mamy resztkę życia. SVD umożliwia nam po prostu ostrzał na ślepo. Nawet jeżeli nie trafimy, zauważcie, nie znikają mi pociski, tak? Bardzo duża szybkostrzelność,
całkiem niezła, przyjemna, wydaje mi się, broń w używaniu. Natomiast jeżeli przeciwnik jest dalej, mamy 20 czy więcej metrów, przy 20 teoretycznie można jeszcze próbować ze SVD-ka. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby troszeczkę między tymi strzałami odpocząć, że się tak wyrażę, przycelować na nowo. Natomiast jeżeli chodzi o Nemezisa, możemy jeszcze przybliżyć. Przypominam tylko, że tutaj musimy przytrzymać przycisk przez chwilę, zanim się całość nabije. Większość przeciwników to jest dosłownie kilka trafionych strzałów. Nawet jeżeli tutaj sobie weźmiemy, powiedzmy, naprawdę sporą odległość, weźmiemy sobie nazwaną elitę. Przybliżenie, dla tych, którzy nie wiedzą, tabem to zmieniamy. Naciskając tab zmieniamy przybliżenie, jeżeli celownik ma taką możliwość. Na części celowników też przełączamy pomiędzy celownikiem optycznym a standardowym celowaniem. W tych, które mają zmienny ten poziom, to właśnie w ten sposób to się robi. No tutaj akurat co prawda trafiłem, powiedzmy, ale czasami na tej tarczy jest coś takiego, że tak jakby trafia się w tą wyżej. No poza tym za słabo naciągnąłem. Co prawda i tak coś powinno pokazać, ale wtedy nie pokazało, bo z jakiegoś powodu ta tarcza tak jakby z rzeczami zasłania, no ale to mało istotne. Mamy cel. Dwa strzały położone. Oczywiście przy większej ilości osób w drużynie nie będzie to aż tak różowo, ale nadal potężna siła ognia, którą można wykorzystać w walce. Jeżeli chodzi o walkę, to zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Bunkier, poziom heroiczny, zobaczymy, jak nam to będzie szło. Kilku przeciwników już na początku. Próbujemy na początek zmiękczyć tego tutaj filetowego. Pach, dostał, ładnie od razu się złożył. Tutaj na dwie rzeczy trzeba uważać, na nożowników i gaz. Nożownicy, jak nas trafią tym swoim kozikiem, to niestety bardzo szybko się potem wykrwawiamy. Na chwilę obecną te obrażenia od środowiska są naprawdę, naprawdę potężne. Uśmiechnij się, panie. No właśnie słyszałem, jak nóż leciał. I tu właśnie fajna właściwość. Nie muszę się pokazywać, celować. Mogę zza osłony na spokojnie. Tej szybkostrzelności to i tak nie ma właśnie większego znaczenia. Na spokojnie, bez pośpiechu. Ważne jest to, żebyśmy przeżyli, a nie to, żeby jak najszybciej naciskać ten spust i liczyć na to, że się uda. Wyeliminowani, można pójść dalej, a nawet jeszcze coś ciekawego wpadło teoretycznie. I o to właśnie chodzi, żeby to zbierać sprzęt, który umożliwi nam przejście na jeszcze wyższy poziom. I jeżeli nie radzimy sobie z heroikiem, schodzimy niżej, na wymagający. Jeżeli wymagającym jest problem, no to schodzimy niżej na trudny. Nie ma co na siłę próbować przejść poziomu, z którym sobie nie radzimy. To nie zadziała dobrze. Lepiej
chwilę dłużej spędzić na jakimś niższym poziomie, zebrać sobie sprzęt, niż niepotrzebnie męczyć się na wyższym. Bo jeżeli powiedzmy poziom trudny, dajmy na to, przechodzimy 20 minut, ale wymagający już przechodzimy w 2 godziny 20 minut, to znaczy, że to nie jest jeszcze dla nas, że musimy tego sprzętu jednak troszeczkę dozbierać i dopiero na ten wymagający przejść. Jeżeli ten wymagający będziemy już robić w pół godziny na przykład, to znaczy, że już tam możemy zostać, tak? I tam zbierać sobie sprzęt. Na każdym poziomie jest szansa, że poleci nam coś ciekawego. Oczywiście im wyższy poziom, tym szansa na to, że coś poleci lepszego jest większa, tak? Natomiast należy to też robić to efektywnie. Większa szansa jest na to, że w ciągu tych 20 minut, jeżeli robimy zamiast 20 i zrobimy tych przebiegów 6 czy 7 w tym samym czasie, mamy większą szansę, że nam jakiś ciekawy sprzęt poleci, niż raz robiąc to godzinę i 20 minut. Najpierw może wyeliminuję tych, co tam z tyłu strzelają, bo ten jak podejdzie, to tam jestem w stanie się od tego uchylić. Natomiast od tych strzelających to już tak nie bardzo. Aha, za późno, ale to nic. Leczenie. Jak ja tu wskoczyłem? Aha, jeszcze kosiarka przyjechała. Same niespodzianki. Nie patrzcie, goni mnie, no. Gin. O, niestety. Zostawiłem tam jednego za dużo strzelającego i tak to się skończyło. Mam nadzieję, że nie zdąży mi tutaj wyeliminować, zanim je ulni postawi. Dobra, leczenie, schowamy się. Nie chcę celować w głowę, bo za dużo by to zajęło. W ciało też zginie w końcu, proszę bardzo. I właśnie po to są te umiejętności, czyli do wyleczenia się, do wskrzeszenia w kryzysowej sytuacji. To nie jest tak, że to wszystko zawsze ładnie wychodzi. Czasami są momenty, że naprawdę niewiele brakuje. I tak oto mniej więcej wygląda ten build, tak jak tutaj wspominałem. Można grać solo, ale najlepiej sprawdza się w grupie, zwłaszcza w grupie, w której mamy jeszcze dodatkowo tanka, który ściąga na siebie wszystkich przeciwników. Wtedy możemy po prostu pruć do tych przeciwników jak szaleni. Naprawdę szybko tym buildem ściągamy przeciwników. Bardzo duży tutaj ten wyjściowy DPS, mimo tego, że na strzelnicy aż tak tego dobrze może nie widać. Bardzo dobrze radzi sobie z wszelkiego rodzaju przeciwnikami, czy to z tymi mniejszymi, czy to z tymi większymi. Potężna broń specjalistyczna, która naprawdę potrafi zadać ogromne obrażenia przeciwnikowi. Jeżeli spodobał się komuś ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. Tyle z mojej strony. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Do usłyszenia.